Witaj na kanale Autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23@gmail.com. Jak narcyz wysysa twoją energię. Narcyz pozbawi cię twojej energii. Osłabi twoje zdolności umysłowe, poznawcze, a to z kolei wpłynie niekorzystnie na to, jak radzisz sobie z pewnymi sytuacjami. Przypomnij sobie dni, czasy, kiedy miałeś problemy z zasypianiem, ze snem, z budzeniem się. Może nie mogłeś spać całą noc. Kiedy nie mogłeś odpocząć. Może nawet narcyz uniemożliwiał ci sen lub cię budził. Przypomnij sobie, jak kiepsko później się czułeś. Jak ciężko było ci przetrwać dany dzień. Dzień, kiedy nie mogłeś się wyspać. Nie mogłeś odpocząć. Nie mogłeś zregenerować się. Prawdopodobnie nie mogłeś wtedy szybko, jasno myśleć. Nie mogłeś podejmować decyzji tak jak dawniej. Nie mogłeś prowadzić samochodu tak jak zwykle. Twój refleks, twoja koncentracja była w takie dni gorsza, ponieważ nie miałeś wystarczająco energii. Twoje zdolności umysłowe znacząco się osłabiły, uległy pogorszeniu. Lecz jeśli się wyśpisz, to następnego dnia wrócisz do normy. Powrócisz do normalnego funkcjonowania. Będziesz w stanie robić to, co zwykle robisz. Sen nie jest jednak jedyną rzeczą, która może obniżyć twój poziom energii. Możesz doświadczać dużej ilości stresu. Możesz być pod presją, pod naciskiem, a to zwykle stopniowo będzie wpływać na twój poziom energii. Będzie wpływać na ciebie niekorzystnie w ciągu dnia. Kiedy masz do czynienia z narcyzem, tak to właśnie wygląda, ponieważ kiedy tylko jesteś w jego otoczeniu, to siedzisz jak na szpilkach, jesteś zestresowany. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy za 5 minut. Musisz bardzo uważać na to, co mówisz i na to, co robisz, ponieważ osoby narcystycznie zaburzone można bardzo łatwo urazić. Bardzo łatwo się obrażają. Nie chcesz powiedzieć coś nie tak. Nie chcesz zdenerwować narcyza. To bardzo krucha, słaba, przewrażliwiona istota. Lecz kiedy cały czas tak się czujesz, cały czas siedzisz jak na szpilkach, to pochłania sporo twoich zasobów energetycznych. Dzieje się tak, ponieważ musisz unikać tak wielu tematów do rozmowy. Nie czujesz się swobodnie, nie możesz wyrażać swobodnie siebie. Musisz unikać robienia tego, co może rozdrażnić, zdenerwować narcyza. Aż w końcu dochodzisz do wniosku,
że nie ma właściwie niczego takiego, co mógłbyś powiedzieć i zrobić. Dzieje się tak, ponieważ wszystko może zostać źle zinterpretowane przez narcyza. Wszystko może zostać uznane przez niego jako zniewaga, jako atak. Kiedy zawsze musisz zastanawiać się, sprawdzać, czy możesz coś zrobić lub powiedzieć, to pochłania dużo twojej energii, a wtedy nie masz już wystarczająco dużo energii na pozostałe rzeczy. To wpływa na twoją wydajność, na twoją skuteczność w każdej dziedzinie, w każdym aspekcie twojego życia. To wpływa na twoją pracę, na to, jak skutecznie, jak wydajnie pracujesz. To wpływa na twój czas, na twoją energię, którą, jeśli byś miał, to mógłbyś poświęcić na coś dla siebie, dla dzieci, dla rodziny czy znajomych. To wpływa na inne relacje w twoim życiu. Dlatego, że już poświęciłeś tyle energii na to, by porozmawiać z narcyzem. A na koniec dnia jesteś już tak wyczerpany, zmęczony, zdecydowanie bardziej niż byłbyś w normalnej sytuacji, gdybyś nie był zaangażowany w toksyczną relację. Siedzisz jak na szpilkach, a nawet chodzisz jak na szpilkach, by uniknąć wybuchu złości narcyza, by uniknąć jego napadu szału, furii, gniewu, frustracji, rozczarowania, krzyku. Lecz pomimo tego w dalszym ciągu jesteś wyczerpany, pozbawiony siły i energii. Nawet wtedy, kiedy w końcu jest spokojnie, nie masz już energii na to, by cieszyć się spokojem. A to dlatego, ponieważ przez cały czas, jaki jesteś w otoczeniu narcyza, cały czas musisz uważać na to, co chcesz powiedzieć. Uważasz na to, ponieważ nie chcesz go zdenerwować. Gdy tak postępujesz, to tylko wpływa na ciebie. Musisz więc o siebie zadbać, ponieważ narcyz na pewno tego nie zrobi. Staraj się zdrowo odżywiać. Postaraj się unikać kofeiny i cukru. Upewnij się, że możesz się wyspać, że masz wystarczającą ilość snu, co najmniej 7 godzin. Jeśli jesteś w otoczeniu narcyza, to będziesz potrzebować wiele energii. Polub, kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Udostępnij. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23@gmail.com. Możesz wesprzeć kanał, wysyłając darowiznę. W tym celu skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.